dobra wiadomość dla mieszkańców Kościerskiej Huty, gdzie trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Jeszcze w tym roku podłączone zostaną do niej nowe zabudowania. Chodzi o zachodnią część miejscowości. Budujemy kanalizację sanitarną w rejonu Kościerskiej Huty, jakby odciętej przez budowę obwodnicy. Tej części, której nie mogliśmy podłączyć do oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu, stąd kanalizacja sanitarna budowana tutaj z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej miasta Kościerzyna do oczyszczalni miejskiej w Kościerzynie. Budowa kosztować będzie 1 100 000 zł. Gmina otrzymała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 100% pożyczki ze środków kwalifikowanych. Co prawda mamy zabezpieczone środki w budżecie swoje własne, ale warto skorzystać z tej pożyczki, bo ona jest w części umarzalna. Z punktu widzenia interesu gminy jest to więc ważna inwestycja ze względu na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na jej realizację, ale również dlatego, że dotyczy mieszkańców, którzy do tej pory byli w pewnym sensie wykluczeni. Tutaj mamy kilkadziesiąt domów, myślę, że to jest około grupa 60 mieszkańców. Tak jak powiedziałem, odcięta przez budowę obwodnicy Kościerskiej, odcięta od tej kanalizacji sanitarnej, która w Kościerskiej Hucie jest i która jest podłączona do oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu. Zgodnie z umową budowa powinna zakończyć się w listopadzie.